Ktoś się smuci, ten jest smuta. Ktoś się kłóci, ten jest kuta. Ale mi normalnie z samego rana odwala. Barbarka do mnie dzwoni. Halo, Basiu. Z nikim nie gadam, wiesz co, z telefonem gadam, bo coś mi, wiesz, odwaliło w tej mojej czapule. Co tam, kochana, co tam u ciebie słychać? Co tam, mordeczko? No opowiadaj, jak tam ci dziennik mija? Jak to straciłaś pracę, kochana? No coś ty. Oj, nie przejmuj się, no niuńka, no co ty? Przecież damy sobie jakąś radę, no. Kochana moja, no przecież sobie poradzimy. Na pewno sobie poradzimy. Słuchaj, ja już do ciebie chyba jadę, no. Za ile mam być? Coś ci pomogę. Na razie nie? A kiedy na wieczór? Ja już mam, słuchaj, dla nas battery. This is battery, it's very good, it's very perfect. On the traffic and the sickle at pick are perfect. Nie wiem, czy byłaś na angielskim, ale wiesz, mam nadzieję, że zrozumiałaś. Oj, no nie śmieję się, kochana, no przecież to się nie ma co załamywać, a to mało roboty jest na rynku. Słuchaj, ja mam kolegę, który pracuje w amerykańskiej firmie. Jeżeli chcesz, to ja do niego zadzwonię. Chcesz? Dobrze, to daj mi 5 minut. No hej, Zbyszek. Zbyszek Kieliszek, tak na mnie wołają. No, pamiętasz, mordo. Słuchaj, jest sprawa. Przyjaciółka moja straciła pracę. Muszę po prostu mieć dla niej jakieś stanowisko zajebiste. Macie jakiś etacik? Dobrze. Ojejku, mordeczko. To co? No dobrze, to ja jej zadzwonię, żeby w razie czego do ciebie zadzwoniła. No, to podam jej twój numer telefonu, okej? No, dzięki, bajo, pa. No i to jest, kurwa, to są znajomości. To są znajomości. Właśnie takie znajomości, co się szanuje. Baśka, mamy to, słuchaj. Mój kolega powiedział, że szukają kierowniczki, no. Prężnie rozwijająca się firma. Będziesz zarządzać ludźmi, słuchaj. Wszystko będzie fajnie. Nie musisz znać na początku angielskiego języka, wiesz. Podstawy to ty, wiesz, wiznęłaś. Hello, my name is Barbara. I speak English, I speak Polish, wiesz. Sama se Polish, nie? Jak ktoś będzie chciał lizać, nie? To wiesz, może chłopa se znajdziesz, nie? Ale generalnie nie musisz za bardzo, wiesz. I like swimming pool, wiesz. Te kurwa bajery takie, co wiesz, podstawówce, nie? Słuchaj, ale ty się nie przejmuj. Będziesz zarządzać ludźmi. Weź na stanowisko kierownicze, prężnie rozwijająca się firma, dogodna, wiesz, w godzinach będziesz sobie wybierać godziny, będziesz, przede wszystkim będziesz miała zespół, będziesz teraz taka, wiesz, taka cwaniara, będziesz zarządzać ludźmi, będziesz mówiła ty, wiesz, będzie elegancko i będzie wszystko fajnie, no. No w amerykańskiej firmie, no jak to jakiej, pod złotymi jukami. No, załatwiłam ci robotę w McDonaldzie, dziewczyno, nie cieszysz się? Baśka, słuchaj, będziesz pracowała na Macu, będziesz kierownikiem, słuchaj. I najlepsze jest z tego wszystkiego to, że nie dość, że ja ci załatwiłam, nie, że jestem taka zajebista koleżanka, najlepsza, perfekcyjna, bla, 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 tylko jeszcze jest najlepsze, że ty będziesz mi wynosić kanapki. Słuchaj, kurwa, ja będę na żarta, słuchaj. I wtedy ja będę zadowolona, no, a ty będziesz szczęśliwa, bo będziesz kierownikiem, będziesz zarządzać ludźmi, tam jest, wiesz, prężnie rozwijające wszystkie w ogóle, tam są ochy i achy, no, jak, co? Chcesz iść z moim kolegą na rozmowę? Słuchaj, on jest wolny, słuchaj, bardzo fajny chłopak. Jak to nie chcesz? No, Baśka, no. Nieważne gdzie, no ważne, że wiesz, że jest robota, no. Co ty się gardzisz? Gardzisz robotą? To ja ci chcę załatwić robotę, a ty gardzisz, dziewczyno? Ja się tego po tobie w ogóle nie spodziewałam. To ja do ciebie na wieczór nie przyjdę opić smutków, no bo widzę, że ty nie jesteś smutna, bo ty gardzisz każdą robotą, no. No ładnie, żeśmy teraz załatwiła. On czeka na twój telefon, no i on będzie czekał, no. Dobra, nie chcesz, to nie. Nie moja sprawa, ale zjadłabym takiego hamburgera za darmo. No ale dobra, jak nie chcesz, to okej, okay, nie namawiam cię. Szejka też bym zażarła, ale też cię nie namawiam. O nie. Wiesz co, Basiu, to teraz sobie sama szukaj roboty. Ja zasięgnęłam swoich najlepszych znajomości. No, byś miała wszystko elegancko, byś nie musiała, wiesz, nawet lunchu brać ze sobą, bo byś miała tam lunch. A jakbyś nie jadła, to byś brała do domu dla mnie, no to wiadomo, nie? Dobra, nie chcesz, to nie, dobra, nie namawiam cię. Okej, okay, dobra. Dobra, to do wieczora, no pa. Jak można gardzić robotą? Sama bym poszła na miesiąc się na wpieprzać.